Był też temat posłuszeństwa biskupowi, księdza, który, no trudno wyciągać jakieś wnioski dalej idące, trzeba się oprzeć na faktach, który nie chce zachować ślubu, przysięgi, posłuszeństwa. To jest dzisiaj modne bardzo, bo to prasa będzie naciskać, żeby ksiądz redaktor X albo ksiądz założyciel fundacji Y, no nie posłuchał i on teraz nowy ruch tworzy w kościele, deklaruje, kogo widział w piekle, kogo nie. No więc i teraz no, trzeba powiedzieć, popatrzeć ze współczuciem wobec tego człowieka, wobec ludzi, no ale trzeba powiedzieć, bo to jest rozbijanie kościoła. To jest obowiązek biskupów upomnieć, że sytuacja księdza Natanka, zdolnego człowieka, który nawet zdobywał cenzusy naukowe, poważny, a jednak teraz zapatrzył się w siebie. Ma obowiązek zachować posłuszeństwo, natomiast i trzeba przestrzec ludzi, bo to się wyzwala teraz, no, fałszywa idea, która płynie, ogłośmy Chrystusa królem Polski, rozwiążemy wszystkie problemy. My kochamy Chrystusa, uznajemy Go, modlimy się, chcemy, żeby panował w naszym sercu. On to bez przerwy powtarzał w Ewangelii. I my mamy Królestwo Boże w was jest. Nie w ogłaszaniu, jeśli jest królem wszechświata, co roku na Chrystusa Króla ponawiamy akt oddania, nie trzeba robić z tego politycznej grupy, która dopiero monarchizm i kto? Chrystus jest niewidzialny, to kto? No to my będziemy mówić, czego Chrystus czeka. My ustanowimy prawo chrystusowe. Ono jest, wiemy. To trzeba zachować bardzo daleko idącą rezerwę do tych ruchów, które się budzą wśród świeckich, ludzi dobrej woli, katolików nawet, ludzi dobrej woli, którzy kochają Kościół, ojczyznę, ale jednak chcą coś poza Kościołem robić. Nie jest to dzieło Ducha Świętego, na pewno. Więc też było zajęcie tego stanowiska. Potem są różne inne inicjatywy duszpasterskie, na przykład jak krucjata modlitw. Jeśli jest krucjata modlitw, jest krucjata modlitw, której przewodzą Paulini na z polecenia konferencji episkopatu, Paulini na Jasnej Górze pod kierunkiem arcybiskupa Częstochowskiego. A po co te różne grupy wołają o PESEL, o różne podpisy z PESEL-em? Co to za ruch religijny, który domaga się zewnętrznych deklaracji i do dyspozycji oddaje swoje nazwisko? Chodzi o głębszą sprawę, tego nie można pominąć. To jest, chodzi o jakieś programy, plany jeszcze nieujawnione, później właściwie te aspiracje do wykorzystania płaszczyzny duchowej w sprawach także zewnętrznych, społecznych czy politycznych są niebezpieczne. Kościół nie utożsamia się z żadną orientacją partyjną, polityczną, żadną. Podkreśla wartość zasad chrześcijańskich, moralnych w każdej z partii, przestrzegając przed innymi, które są niezgodne, chociażby sprawa obrony in vitro. Oczywiście, że będziemy mówili, liczyli, zachęcali posłów do tego, żeby zachowali wierność sumieniu, ale zostawiamy to im. Nie wolno będzie słuchać źle uchwalonego prawa, bo obciążać będzie sumienie, ale tu się kończy nasza możliwość. Pan Jezus też powiedział, a nie wezwał chówców anielskich, żeby wszystkich, którzy go mieli prześladować i utrudniać mu życie i zaprowadzić go na Golgotę, żeby ich wszystkich utrącić. Także też zawsze są tematy inne, na przykład katecheza, co zrobić w sytuacji, kiedy ministerstwo wstrzymało wprowadzenie sześciolatków jako obowiązkowych do szkoły, a pięciolatki muszą pójść do przedszkoli, lamentują samorządy, że przybywa im rocznik do utrzymania, nie mają na to funduszy, bo otrzymali zarządzenie, nie mają pieniędzy. I teraz co zrobić z programem katechetycznym, który obejmował klasę trzecią jako pierwszokomunijną? To jest ten bałagan w duszpasterstwie, który powoduje prawo takie, także zewnętrzne. Jak się zachować w tej sytuacji? Idziemy za nową wizją, że za 2 lata będzie wprowadzone, czy trzymamy się starej?
Czy za 2 lata znów nie zmieni ministerstwo koncepcji i nie pozostanie przy tym? To są rzeczy, które wymagają przemyślenia i podjęcia refleksji i decyzji. Dlatego, że jeden nieporządek, który zostaje wprowadzony, będzie powiększony przez nieporządek, jeśli w różnych diecezjach będzie różnie. I trzeba, dlatego to też pewien czasu wymaga, też refleksji. Potem przygotowanie konferencji marcowej, te wszystkie tematy wrócą na marzec. Też powiedzieliśmy, że już ukończona jest redakcja zaawansowanego dokumentu, ale trzeba go przesłać jeszcze do, który ma być wymieniony między Kościołem prawosławnym rosyjskim i naszym Kościołem w sprawie pojednania.